W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie Suwałk w ten poranek 13 maja, kiedy wspólnie pragniemy posilić się Słowem Bożym. A dzisiaj chciałbym, by wybrzmiały u nas słowa z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy Ty w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Drogie siostry i bracia w Chrystusie. Dzieje apostolskie opisują początki Kościoła. Ten moment, w którym Bóg przez Ducha Świętego tchnął ogromną siłę, by Kościół stał się niezatrzymany. Tym paliwem do tego miała być głoszona Ewangelia. Ewangelia głoszona całemu światu. I dziś, 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, Jego uczniowie spotykają się na Górze Oliwnej i wysłuchują ostatnich słów Jezusa, które do nich wypowiada. Pewnego testamentu, pewnego polecenia, które wydaje im, zanim zostanie wzięty w górę. I dziś słyszymy słowa, które mogą nas trochę zaskakiwać, bo uczniowie, jakby już nie pamiętając znowu tych słów, które wypowiadał im Jezus przez 3 lata nauki, o tym, że jest Mesjaszem, ale trochę innym niż oczekują od Niego tego ludzie. A ludzie oczekiwali Mesjasza, tak jak cały Izrael, który odbuduje ich królestwo, który uczyni ich znowu wielkim i potężnym. I uczniowie patrzą dzisiaj na Niego i pytają się Go, czy Ty w tym czasie odbudujesz królestwo? Czy Ty je odnowisz? Czy Ty będziesz tym Mesjaszem, na którego wszyscy czekają? Jezus zaś znów ponownie wskazuje im na to, kim jest i jaka będzie ich rola. Uczniowie mogli sobie wyobrażać trochę inne rzeczy. W zasadzie czuli się, jakby byli w środku spełniającego się proroctwa. U proroka Zachariasza w 14 rozdziale znajdujemy słowa: I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Dlaczego odnosili to do siebie? Bo w 4 wersecie 14 rozdziału Zachariasza czytamy: Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Proroctwo mówi o Górze Oliwnej i oni w tym dniu, w dniu niebostąpienia, znajdowali się na Górze Oliwnej. Dla nich może spełniał się pewien sen o tym, że teraz to królestwo, o którym Jezus ciągle mówił, że przybliżyło się, w końcu nastanie. A oni, no właśnie oni, kim teraz będą? Może marzyła im się wielkość. Może chcieli rządzić, może chcieli być w końcu na szczycie swojego społeczeństwa, być przy Jezusie, z którym spędzili te ostatnie 3 lata. A tymczasem słyszą słowa, które mówią o tym, że zamiast rządzić, pójdą służyć. I to nie byle gdzie. Jezus do nich mówi, że mają iść do Jerozolimy. Przecież w Jerozolimie
dopiero co został zamordowany Jezus, ukrzyżowany. I oni mają iść tam, być Jego świadkami. Później mają się dojść do Judei, do Samarii. Do Samarii, w której żyli Samarytanie, których Żydzi nie znosili. A później na cały świat. Te słowa na pewno dla nich wybrzmiewały złowrogo i napawały ich lękiem, ale Jezus mówi coś jeszcze, daje obietnicę, która i nas dzisiaj, każdego dnia mam nadzieję, ośmiela do działania. Obiecuje im Ducha Świętego, który zstąpi na nich i z Jego mocą będą mogli oni ruszyć dalej w świat. Uczynili to. Praktycznie wszyscy apostołowie świadczyli o Jezusie i ponieśli śmierć. Tylko Jan zmarł jako więzień na wyspie. Co dla nas te słowa mogą dzisiaj znaczyć? To, że i my czasami mamy różne wyobrażenia o Jezusie. Chcielibyśmy może, żeby nasza religia czy nasza pobożność imponowała komuś, byśmy czuli się władczy i rządzący. A tymczasem Jezus mówi: słusz. Jesteś do tego uzdolniony, masz dar Ducha Świętego. Więc słusz, idź wszędzie tam, ale nie tam, gdzie może byś chciał, ale idź do miejsc, w których jak w Jerozolimie cię nienawidzą, w Samarii wydajesz się obcy, albo po krańce ziemi tam, gdzie cię jeszcze nie znają. Wszędzie tam, drodzy, dokąd nas Bóg posyła, do naszych miejsc pracy, do naszych szkół, do naszych jednostek wojskowych, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w naszym życiu. Mamy być świadkami Jezusa. Sprawiać, by nasze słowa i nasze czyny były najlepszym świadectwem o Nim. I by wszystko to, co czynimy w naszym życiu, było na chwałę Jego imienia. To jest nasza droga, by iść i by służyć. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi nas w ten piękny dzień i da nam radość z bycia Jego uczniami, teraz i na wieki. Amen.